Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam. Piotr Franczewski. Witam Was z tej strony Kamer446 w Mafii The City of Lost Heaven. W grze praktycznie nieśmiertelnej, w grze, która ściągnęła do siebie fanów lat 30., 40., których rozgrywały się wszystkie polochonki mafijne, wszystkie gry gangsterskie, no nie tyle gry, co faktyczne wydarzenia z tym związane. No i właśnie tutaj mieliśmy do czynienia również z mafią. Postanowiłem nagrać tę grę jeszcze raz, ponieważ tak naprawdę moje pierwsze Zagrajmy Wy, jakie było właśnie z tej gry, tak naprawdę, no bądźmy sobie szczerzy, no nie wyszło mi. Mianowicie miałem wtedy rzeczywiście no bardzo jeszcze małe doświadczenie z YouTube'em, z nagrywaniem. Było jeszcze to na starym mikrofonie, nie miałem tak naprawdę żadnej wiedzy na temat jakiegokolwiek montowania. I uważam, że tak nie do końca dobrze zaprezentowałem tę grę w moim wykonaniu. No ale zamierzam naprawić ten błąd, nagrywając ją jeszcze raz. No tak więc nie będę dłużej przedłużał i rozpoczniemy grę. Postaram się podczas cutscenek nie odzywać, ale czasami włożę jakieś dwa zdania. Myślę, że intro możemy sobie zostawić, ponieważ jest ono naprawdę klimatyczne. No, tutaj mamy właśnie z listów do Rzymian cytat.
Detective Norman, can I join you? Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, cause I... Sure, sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. You got something to come with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story, and all the deals I worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. I tak oto zaczyna się nasza pierwsza misja, zadanie, jakkolwiek chcecie to nazywać. Propozycja nie do odrzucenia. An offer you can refuse. I jest, przenosimy się w 1930 rok, pora roku jesień, czyli 8 lat przed spotkaniem Tomiego z detektywem Ormanem. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time and some other people were worse off than me. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że słabiej słyszycie muzykę, ale troszeczkę jest związane z tym, że niestety właśnie nie pamiętam, jak się ta firma, organizacja, jak nazywa... It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. Czy jak to nazwać, ale wykupili niestety prawa do niektórych melodii. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on! Where to? Anywhere! Fast! I hope you're damn fast! Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Now listen carefully. We gotta shake these clowns behind us. If you don't do it, then we're done for. That includes you. Step on it, kid. A wydaje mi się, że teraz muzyka akurat jest na w miarę dobrym poziomie. I'll shoot you to pieces! We're going slower than a trolley car! Zdaje się, że chyba mamy przedziurawioną oponę. Step on it, they're still on our tail! Zaraz się
Zaraz sobie zobaczymy. Ale chyba raczej nie. W przeszłości udawało mi się już tutaj ich gubić, ale... No nie zawsze się udaje. Faster! Christ! No chyba, chyba mamy przedziurawioną, tak mi się wydaje. Jest jeszcze spokojniej, będę tutaj jechał. Great! A udało się już ich zgubić. Good work, brother. Now take us to Sayeri's bar. I'll show you the way. Może to była chostka, ale jak byliście, jaką już oglądaliście, pewnie nie raz scenę Tommy'ego Angelo z detektywem Normanem, to kiedy Tommy mówił, że pracował dla Dona Salieri parę lat, to nie wiem dlaczego kiedyś w przeszłości rozumiałem, znaczy to co Tommy mówił, to ja rozumiałem, że on pracował 7 lat, czyli wypowiadał 7, a nie several, czyli że padę. Nie wiem, kiedyś właśnie tak, no było to pewnie mylące przez to, że several i seven prawie tak samo się wymawia, prawie. Ale tak jak powiedziałem, to być może tylko taka błahostka, ale rzeczywiście mi to, no kiedyś naprawdę nie dawało spokoju, że co, no tutaj mi pisze, że kilka lat, a on mówi, że 7. Zresztą to by jeszcze się bardziej by ze sobą nie pasowało, bowiem rzeczywiście to mi pracował 8 lat. Ale, tak jak powiedziałem, to tylko taka maleńka błahostka. Mapę Lost Heaven w Mafii Decision of Lost Heaven, powiedzmy, że... No, może nie znam jej w 100%, ponieważ nieraz muszę spoglądać na mapę, gdzie jesteśmy, ale powiedzmy, że znam tak... No, ważne miejsce potrafię rzeczywiście dojechać, ale nieraz podczas przechodzenia już... po raz enty muszę sobie spoglądać, no bo po prostu nie pamiętam jak dotrzeć w dane miejsce. Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Thanks for your help. Przyznam się wam również szczerze, że kiedyś tak naprawdę nie miałem bladego pojęcia, że te wszystkie sceny, te animacje, jakie pewnie nieraz widzieliście, są nagrywane na green screenie, naprawdę. Kiedyś się myślałem, że doprawdy tutaj twórcy pracowali nad tymi animacjami tak długo, że rzeczywiście one wyglądają bardzo realistycznie, a to jednak wszystko jest za sprawą właśnie... znaczy green screena, przepraszam, motion capture dokładnie. Dzięki motion capture właśnie tutaj widzimy wszystkie takie ładne animacje. Ale naprawdę, mafia pomimo tylu lat dalej ładnie wygląda. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Paulie. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Thanks. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help, because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here. And it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay, okay. I'll think about it. Thanks, really thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer.
I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. I tutaj mamy koniec pierwszej misji. Drugą misją jest uciekinier i właśnie jeszcze ją przejdę, ponieważ nie wydaje mi się, aby był sens kończyć ten materiał w te 15-16 minut. Nie jestem pewien, ponieważ nie ufam swojemu stoperowi, to ponieważ nieco go wcześniej włączyłem. No i druga misja jest taka typowa... Druga misja właściwie polega tylko na tym, aby rzeczywiście odwozić pasażerów w ich miejsca docelowe. No postaram się tutaj rzeczywiście poruszać zgodnie z przepisami. Ale chyba ten pan raczej nie jest skory rzeczywiście, żeby pojechać. Chyba, że mamy gdzieś tutaj czerwone, ale nie, nie mamy czerwonego. Dobra. A poczekajcie momencik. W porządku, już wróciłem. Musiałem zmienić parę rzeczy w ustawieniach, w ustawieniach sterowania, bo coś mi tutaj nie działało jak powinno. No ale jedziemy. Szczerze wam powiem właśnie, że... No, bo właśnie tak jak powiedziałem w samym początku, Mafia zmieniła moje spostrzeżenie na grę i tak się to się zgadza. I tak szczerze wam powiem, dla mnie w ogóle, jak na 2002 rok, naprawdę ta gra wyglądała naprawdę realistycznie i dalej realistycznie wygląda według mnie. Aczkolwiek i w ogóle też taka ciekawa sprawa, zauważyliście sami, pewnie już niejednokrotnie, mamy kierunkowskazy. Szczerze wam powiem, nie znam innej gry, która te kierunkowskazy faktycznie miała no w tym 2002 roku, no chyba, że już istniały jakieś symulatory dla tego, dla kursantów, którzy chcieliby uzyskać prawo jazdy. No być może, nie wiem akurat, szczerze mówiąc akurat tego nie sprawdzam, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie znam innej gry, w której rzeczywiście kierunkowskazy tak wcześnie się pojawiają. W Mafii 2 na przykład również mamy kierunkowskazy, aczkolwiek my niestety nie możemy ich zmieniać. Zresztą, jeżeli chodzi o kierunkowskazy, to naprawdę no, musimy po prostu skręcić kierownicą w jakiś kierunek i rzeczywiście wtedy widzimy, że ten kierunkowskaz się włącza, ale tak sami od siebie w żaden sposób tego zrobić nie możemy. Okay, drop me off here at the steps. No dobrze, proszę bardzo. Ale dla mnie Mafia naprawdę jest klasykiem i takim klasykiem pozostanie na zawsze. Are you taken? I need to go to the hospital. You are. No problem. No proszę bardzo. Tylko sobie skręcimy w lewo. Pewnie nie raz będę podczas tego zagrajmy wychwalał tę grę, no ale po prostu mam ku temu powód. I to nie dlatego, że... dlatego, bo ją uwielbiam, bo to w sumie to też jest powód, ale... To też właśnie jeden z powodów, dla którego będę wychwalał tę grę, no to jest po prostu to rzeczywiście zmieniło mój sposób myślenia na gry, bo kiedyś... Naprawdę, kiedyś miałem takie... No może nie przeświadczenie, nie wiem do końca jak to ująć. Ujmę to wprost. Uważałem kiedyś, że gry po prostu posłużą do grania. No w sumie i tak w sumie niewiele się zmieniło, ale chodzi o to, że po prostu samo granie nie obchodzi mnie żadna fabuła, jakieś tam, nie wiem, wątki, czy to miłosne, fabularne, nic z tych rzeczy. Kiedyś naprawdę myślałem, że no, gra się w gry po to, żeby grać. Nie, że jakaś może z tego płynąć fajna historia. Nie, naprawdę. Kiedyś myślałem, że się tylko grywa i grywa. Pokazywało to choćby GTA na przykład. Ja akurat początkowo w dzieciństwie grałem... W sumie w ogóle, jeżeli chodzi o GTA, grałem tylko w trójkę, Vice City oraz San Andreas. Nie grałem w czwórkę, nie grałem w tę jedynkę, dwójkę. No w teraz w piątkę nawet. To nie, nie grałem. Nie grałem nawet w te wersje dla... na konsolę, czyli Liberty City Stories, oj, prawie uderzyłem, Liberty City Stories, Vice City Stories, nie grałem w to, te części, ale
Po prostu kiedyś, no mówię, tak jak już powiedziałem, grałem po to, żeby grać rzeczywiście, nie obchodziło mnie nic innego. Ale mapie pokazało, że to jest zupełnie coś innego, to jest naprawdę zupełnie coś innego od przynajmniej, nie wiem, chyba czwartej misji bodajże, zmieniłem rzeczywiście do tej gry nastawienie. Bo początkowo faktycznie również traktowałem tę grę jak GTA zwykła, tylko w inny sposób. Take the Giuliano Bridge so that we can get there quickly. Whatever you want. Oczywiście. I właśnie... No i właśnie to mnie zgubiło. Naprawdę, to myślenie naprawdę mnie zgubiło. I szczególnie, że ta gra po raz pierwszy tylko pokazała mi naprawdę prawdziwą, fajną historię. Rewelacyjną. Właśnie pokroju na przykład Ojca Chrzestnego. Ale no dzięki tej grze, nie wiem czy mogę jej dziękować za to, ale przez tę grę po raz pierwszy się rozpłakałem, naprawdę się po raz pierwszy rozpłakałem. Bo dzisiaj będę to wspominał i naprawdę jako ta gra, jako tekst kultury naprawdę się nadaje w wielu przypadkach, według mnie. Dobra. No, staram się w miarę z przepisami jeździć, ale no nie zawsze mi się rzeczywiście chce stać na tych czerwonych światłach, żeby was specjalnie zanudzać. Ale naprawdę przyjemnie mi się wraca do mafii, zawsze mi się przyjemnie wraca. W ogóle do klasyków chyba dosyć często przyjemnie się wraca, według mnie, tylko... Tylko to jest to, że czasami niektórzy ludzie rzeczywiście nie ogrywają, nie oglądają jakichś klasyków, ale przynajmniej je znają. Według mnie warto przynajmniej znać klasyki, przynajmniej ze słyszenia, jeśli rzeczywiście nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z danym tytułem. Okej. Okay. No proszę bardzo. No ten pan tutaj w smokingu raczej... Pokazuje, że raczej jest kimś good day. Ważnym. Could you take me to Hoboken, the Pompeii bar? Sure thing. Get in. Okej, no to sobie jedziemy. Oczywiście osoby, które grały w tę grę, to dobrze wiedzą, kim tam ta postać była. Ja specjalnie jeszcze nic nie będę mówił. Bo jednak tak warto zachować niektóre rzeczy dla siebie. Ale tak jak nieraz mówiłem i będę to pewnie cały czas powtarzał, warto do klasyków wracać. Warto. No, szczególnie nawet przy tytułach, jeśli w ogóle mówimy na przykład o Mafii, na przykład seria Mafii, czyli Mafia 2, Mafia 3. Mafia 2, powiem tak, Mafia 2 nie była zła, ale... No to było już zupełnie co innego niż Mafia The City of Lost Heaven. Początkowo faktycznie byłem przeciwny wobec Mafii 2, pomimo tego, że na zagranie ją przeszedłem. Mówiłem, że nie czułem tego klimatu mafijnego, ale potem zmieniłem zdanie, bo rzeczywiście ta gra, znaczy Mafia 2 ma klimat, ale to nie jest klimat właśnie rodem z lat 30., 40. To już nie jest to samo. Zmieniły się praktyki, tak, to się zgadza. Inne miasto, inne, wszystko inne. Ale w Mafii 2 niestety brakowało wiele, według mnie. To było, gdzie wyglądało jak takie... Nie wiem do końca, jak to określić. No w Mafii 2 na pewno bardzo wiele brakowało. Jak według mnie też dużym minusem było... Nie było trybu swobodnej jazdy, czyli otwartego świata. Nie mogliśmy normalnie nigdzie jeździć, to znaczy, przepraszam, mogliśmy, ale podczas przychodzenia danego rozdziału, to wtedy rzeczywiście, no powiedzmy, mieliśmy tam do czynienia, ale tak to swobodnie, tak samemu z siebie, nie ma takiej możliwości. Nie ma niestety. I dla mnie to był niestety minus.
tej gry, szczególnie, że była jedna scena, według mnie była na siłę wciśnięta. Nie będę o niej w tej chwili mówił, bo to jednak się wiąże z dosyć dużym, nazwijmy to, spoilerem. Nie lubię tego słowa. Ej, policja! O, jeszcze przypadną władzach, jeszcze... Tutaj źle wymanewrowałem. Znaczy obróciłem. I need to get to the department store car lot in Little Italy. Can you take me there? No problem. Get in. No dobrze, już tutaj pana zawozimy. Go across the Giuliano Bridge and then through the tunnel. It's the shortest way. Tylko właśnie tak jak powiedziałem... Wam Fit 2 właśnie wiele brakowało, ale mogłoby być również dobrą grą. No bo nie, bo naprawdę Mafia 2 nie jest złą grą, tylko najgorszym według mnie posunięciem może nie, zastąpię to słowo, rozwiązanie też nie, planem, dobra, niech będzie planem, pomysłem, o, pomysł lepsze słowo. Dla mnie złym pomysłem było przede wszystkim, i pamiętajmy, Illusion Softworks, dzisiaj znany jako 2K Czech, które właśnie stworzyło Mafię 2 i Mafię 3, przepraszam, Mafię 3 tylko wydało, nie stworzyło. No niestety złym pomysłem było stworzenie DLC, czy to przygody, nie, zemsta Zada Jimiego, Vendetta Jimiego, przygody Joe. Było to dla mnie niestety... No nie było to dobre. Może przygody Joe jeszcze byłyby dobre, ale... Znaczy powiem tak, ja w te DLC nie grywałem, tylko widziałem na YouTube całą tam serię. Ale niestety dla mnie było to... No nie było to, nie było, nie był to dobry pomysł. Już szczególnie o tym... Bo naprawdę nie wiedziałem, że Mafia 2 była... pocięta, jak to się mówi, czy że po prostu były wycięte niektóre... misje, niektóre wątki, żeby po prostu gra przypominała całość, znaczy wyglądała jakby miała tą całość, a oczywiście nie miała tej całości. A szkoda, naprawdę szkoda, bo Mafia 2 również mogłaby być z tymi pociętymi fragmentami, mogłaby być naprawdę dosyć dobrą grą. No ale taką się niestety nie stała. Co do Mafii 3 nie grałem, ale również obejrzałem całość na YouTube i ja byłem od samego początku przeciwny temu, żeby protagonistą była postać ciemnoskóra. I nie chodzi tu o żaden rasizm, nie. Po prostu, jeżeli mafia to ma być rzeczywiście związana z rodziną włoską, z Sycylijczykami, ale to nie jest właśnie dobre, że mamy postać ciemnoskórą, którego motywem w całej grze jest zemsta. Nie było to dla mnie dobre. Przyznaję, muzyka dobra, chociaż tak naprawdę i chyba każdy się ze mną zgodzi, są to po prostu utwory autorskie, piosenki licencjonowane, wszystkie na licencję. I to również niestety nie było według mnie dobre. Chociaż dobrane do sytuacji i okej, ale niestety nie było to autorskie. To niestety było również dla mnie przykre. Przykre również było dla mnie, czy to wymagania, czy to w ogóle różne takie mechaniki, które rzeczywiście dziwnie wyglądały i rzeczywiście gracze na nie narzekali. A już tym bardziej odsunięcie takich... Odsunięcie takich rzeczy jak na przykład, nie wiem... Dobra, to może zaraz powiem. I had a cup of coffee and relaxed in the car. While I was waiting to see if I could get another customer, I noticed I wasn't far from Salieri's bar. Jesus! We got you, you little rat. Mr. Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down.
Luhia will fix your face a little. No to uciekamy. Finish him off. Don't waste any more time on him. It was clear to me that I had to get out of there fast. I couldn't handle that animal on my own. I said to myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Salieri's bar was just down the street, and the sight of it was certainly a lot nicer than a baseball bat to my head. No widać, single od Morello nas dosyć szybko wychwyciły. No i właśnie szybko wrócę do tej sprawy. Nie podoba mi się coś takiego, że nawet za... nie możemy otrzymać mandatu od policji za przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonych światłach, nie ma aresztowania. Jest już po prostu taka typowa strzelanina jak w Saints Row, nie wiem, w GTA choćby. Po prostu pozbyto się czegoś takiego realizmu faktycznie. Nie podobało mi się naprawdę to w Mafii 3. Ale podobały mi się za to takie sekwencje dokumentalne, jakieś opowiadania właśnie, na przykład tego gościa z CIA, niestety nie pamiętam już jego imienia, ale to mi się podobało, właśnie takie dokumentalne rzeczy. Podobało mi się, naprawdę to podobało, ale niestety jako całość, protagonista, motywy, nie, to nie było dobre. Okej, udało się nam uciec. Salieri's boys saved my skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs, but my boss didn't want to employ anyone who's in the mob. It just wasn't good business. When I saw the fancy getup of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for them. Besides, I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's dough wasn't so terrible. So like I always say, better to die young and loaded. No i tutaj właśnie się kończy już nasza druga misja. No i właściwie tutaj zakończymy nasze nagrywanie. Tak więc cóż, ja Ci Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podoba i mam nadzieję, że Was nie zanudzałem moim gadaniem. Jeżeli gdybyście byli zainteresowani, mógłbym poruszać więcej takich wątków, ale mam nadzieję, że przynajmniej Wam miło się słuchało i oglądało. Tak więc cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.